czym panią kojarzą się Zielone Święta? Dużo zieleni, zrywa się gałązki, idzie się do kościoła. Zielone Święta. No, pojęcie. No i chyba z ziołami. Nie. Nie? No, z zesłaniem Ducha Świętego. Z wiarą naszą. Z wiarą? Czy doświadczy pan w swoim życiu działania Ducha Świętego? Nie. Nie zastanawiałam się nad tym. Niestety. Nie. Czekam na ten moment. No wie pan, jestem osobą wierzącą, więc jeżeli się wierzy, tak. To tak. Może i tak, tylko że jakoś tak nie patrzę na to w ten sposób. Chyba nie. Tak. Jak to się objawiło? Przyjmuję komunię. W chorobie. Że żyję tak długo. Zielone Świątki, dzień Pięćdziesiątnicy, był w historii Kościoła chrześcijańskiego kluczowym momentem, dlatego że niósł ze sobą odnowienie duchowe przede wszystkim samych apostołów, także ich współtowarzyszy, jak również to spowodowało, że Kościół chrześcijański absolutnie w dynamiczny sposób rozwinął się w tym pierwszym okresie, czyli pierwszego wieku, drugiego wieku. W pierwszym wieku, właściwie końcem pierwszego wieku było już 500 tysięcy chrześcijan, a w drugim wieku już 2 miliony. Dlaczego tak właśnie się działo? Dlatego, że ludzie, którzy reprezentowali ten Kościół chrześcijański, byli wyjątkowymi ludźmi ze względu na pewien rodzaj jakby odnowienia duchowego, umysłowego tych ludzi poprzez działanie Ducha Świętego. Mieli wielkie argumenty, które Pan Bóg im dał, by mogli zrealizować to słynne zawołanie czy polecenie Jezusa: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Bez Ducha Świętego nie mogliby tego wszystkiego zrobić. Dzisiaj jest podobnie. Duch Święty nie tylko działa na cały Kościół, ale działa na pojedyncze osoby, zmieniając nasze życie. Każdy z nas może mieć taką pięćdziesiątnicę, która odmieni czy też uszczęśliwi jego życie w konsekwencji, kiedy Duch Święty zadziała na nasz umysł, na nasze serce. I myślę, że wtedy dużo lepiej żyłoby się na tym świecie i w naszym kraju, gdyby Duch Święty dotknął naszej ziemi, tu polskiej ziemi, i zmienił nasze ludzkie nastawienie jeden względem drugiego. Ten dar może nas dotknąć, jeśli tylko będziemy chcieli. Bóg jest chętny nam to dać wszystko.